You know, it goes without saying that it's indeed a great pleasure and an honor for me to introduce the recipient of the Muhammad Ali Award for 2010. When I was asked to introduce the young man by Mr. Kelly, I was thrilled and yet hesitant at the same time. Thrilled by the thought that I was going to have the opportunity to meet with him personally beforehand. Yet, I was hesitant as well. What impresses me about him is that he knew what he wanted at the age of 12. He displayed talent and quickness. As a teenager, he was already fighting with grown men. At the age of 19, he already won the Polish national championship and won the title again the following year. What a feat to have at such an early age. And he will be challenging current world champions in heavyweight division, an attempt to become the first boxer ever to win the world title in a lightweight heavyweight, cruiserweight, and heavyweight division. Ladies and gentlemen, once again, join me in welcoming champion of champions to receive the Muhammad Ali Award, recipient Tomasz Adamek. Mr. Adamek, please. Thank you, Mr. Kelly. Thank you, Mr. Muhammad Ali family. It is a great honor to receive an award named after the greatest Muhammad Ali. This is a special award for me. I will bring this special belt to all my future fights and do the best to represent and defend this honor in the ring. And also, I have two gifts. Traditional Highlander belts and hat. Belt, I have for Muhammad Ali family and hat for Ed. Thank you very much. Congratulations, Tomas, for being a winner of this award in my dad's name. I cannot find a better person who's qualified, but a great athlete, a great family man, and a great father. Thank you very much. Traditional Highlander belts because I'm born mountain. Very nice. Your daddy's gonna like that. Thank you.
Czym dla Ciebie jest otrzymanie wyróżnienia, jakim jest pas imienia medali? Satysfakcja. Doceniacie ktoś wielki. Małego Polaka w wielkim świecie Ameryki. Bardzo się tego cieszę, że jako pierwszy Polak w historii otrzymałem taką nagrodę. Jak przebiegają przygotowania do następnej Twojej walki? To już czwarty tydzień. Jesteśmy na etapie przygotowania fizycznego. Także zostaje nam jeszcze tydzień, półtora i przejdziemy na etap sparingu. Możesz zdradzić, z kim sparujesz? Za półtora tego nie zaczynamy. Mamy 3-4 nazwiska. Trener dobiera, na pewno wybierze 2-3. Przyjeżdżają, także nazwisk nie pamiętam. Czy oni są tacy wysocy jak Grant? Jeżeli tak, to powiedz, czy nie będziesz miał problemu z aplikowaniem ciosu w szczękę? Jeżeli nie ma takich sparing partnerów, to znaczy, że przygotowania nie idą zgodnie z planem. Zawsze przygotowujesz się z danym przeciwnikiem wzrostowo, wielkościowo i tak dalej. Jaki plan przygotował Roger, aby poradzić sobie z wysokim Grantem? Zawsze jest plan jeden, wygrać. Czy Adamek będzie pchał się do pół dystansu? To zobaczymy w ringu. Ja dzisiaj nie odpowiem na takie pytania. Zobaczymy wszystko, jak zabierze się przeciwnik i ty dostosowujesz się do niego. Nad jakimi elementami pracujecie najwięcej? Siła ciosu, szybkość? Wszystko. Wszystkiego po trochu, by wygrać. To jest moje zadanie. Czy jest jeszcze szansa, że kiedyś Andrzej Gołota, Zigi Rozalski i Tomasz Adamek udadzą się na wspólny wypad na ryby? Na 100%. Tomek, mieszkasz w USA na już jakiś czas. Czego najbardziej brakuje Ci, mieszkając tutaj na obczyźnie? Mam wszystko. Jestem zdrowy, mam rodzinę. Co tu więcej narzekać? Jak oceniasz to, co w walce z Witalijem Kliczko zaprezentował Albert Sosnowski? Ja nie jestem od oceniania. Ja kibicowałem Albertowi, to jest Polak i rodak. Ale taki sport wygrywa lepszy. Uważasz, że lepiej poradziłbyś sobie w walce z Witalijem Kliczko? Wchodząc do ringu, wchodzę jako wojownik, by zwyciężyć. Kto według Ciebie jest obecnie najlepszym pięściarzem w wadze ciężkiej? To jest pytanie nie do mnie, to są pytania do kibiców, oni oceniają. Ja, gdy mam przeciwnika już, w tym przypadku jest to Grant, ja go pokonam. Gdy będzie Kliczko, będę też musiał to uczynić. Floyd Mayweather walczy o to, by do boksu wprowadzić dodatkowe badania antydopingowe. Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem wprowadzenia dodatkowych badań krwi przed walką? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Zawsze byłem czysty i naturalny. Trenowałeś z Andrzejem Gmitrukiem, teraz z Rogerem Bloodworthem. Który z nich reprezentuje według Ciebie lepszy warsztat szkoleniowy? Andrzej miał coś, co mi przekazał, Roger przekazuje mi teraz. To obydwaj dobrzy trenerzy. Mateusz Masternak w jednym z wywiadów zapowiedział, że będzie mistrzem świata. Jak oceniasz karierę popularnego Mastera? Widzisz w nim pięściarza z szansami na mistrzowski pas? Każdy taką szansę ma. Trzeba trenować i walczyć. Na pewno w Polsce będzie to ciężko osiągnąć. Tomek, wymień 3 najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu i 3 najlepszych pięściarzy w historii światowego boksu. Nie wymienię Ci ani jednego, bo ja nie jestem od oceniania, od wymieniania. Patrzę na swoją karierę i staram się zwyciężać i wygrywać. To są takie pytania, myślę, do kibiców, do idoli. Rozpoczęliście już rozmowy z obozem Samuela Petera. Wobec tego, że Heje wybrał Harrisona, to raczej z nim staniesz w ringu pod koniec roku? Mamy 21 sierpień i skupiamy się na tej walce. 22, 3 i zaczniemy rozmawiać o kolejnej walce. Kto to będzie? Widzisz wadę ciężki boksera, o którym mógłbyś powiedzieć, że jest poza Twoim zasięgiem? Nie, bo wszyscy jesteśmy tacy sami. No, jeden jest większy, drugi jest mniejszy. Każdy ma równe szanse. Trzeba trenować i mieć wielką wiarę. Czy planujesz głosować na wyborach prezydenckich 3 lipca? Jestem obywatelem i rodakiem. Zawsze oddawałem swój głos. Dziękuję.